jesteśmy w Brnie. Co? I dzisiaj ciekawy locik. Lecimy do... Tędy. Tutaj do Nepalu, do Katmandu. Kawał drogi, 8,5 godziny lotu. Masakra. Witamy w Nepalu. Stoi nasza bryka. Idziemy do hotelu. Dzień dobry, jesteśmy w Katmandu, w Nepalu i to jest hotel Marriott. Taki jest widok z okna. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak fajnie to zrobili. Patrzcie. Fajnie, co? Wygląda tutaj pod spodem tak troszkę może gorzej, ale panorama super. Teraz chwilka odpoczynku i zbieramy się na miasto zobaczyć, co tutaj słychać. To też oczywiście krótki pobyt, ale petarda, no. Nie mogę się doczekać, aż pójdę sobie na miasto. Jechałem już taksówką i widziałem, że to są ewidentnie moje klimaty. 2 tygodnie będzie wolne. Zobaczcie, jakie kable. Tutaj chodzenie po ulicach to jest sport ekstremalny, ale te kable też są dobre, bo tu wiszą niezaizolowane końcówki. Nieźle tu jest, naprawdę grubo. Możecie kupić świeże mięsko. O. A to był taki owoc. Są lokalne sklepiki z różnymi rzeczami. I jeszcze więcej kabli. Wszędzie są kable. Świeże, czyste. Dobrze, że mam szczepienie przeciwko tężcowi. Ta infrastruktura tutaj, teleinformatyczna. Mokry sen, bo o, tu jakieś rurnuszki są. Ale wiesz co, jak ja patrzę na te knajpy, tutaj coś mi się wydaje, że my skończymy z jedzeniem w hotelu, wiesz? Co? Może dlatego pan nas pytał, czy chcemy otworzyć rachunek. Znany sklep Samsung pod wiszącym kablem.
naprawdę ciężko będzie znaleźć restaurację. Tutaj bezpieczeństwo i higiena pracy, wersja Nepal. Bum, bum. Tutaj mała panorama miasta. Wygląda tak tutaj na dole, ale potem robi się bardziej ciekawie. Całe miasto tak wygląda. Zaraz będzie zachód słońca. O, tutaj pan z dywanami. Obwoźny sprzedawca dywanów. To ja, Leclerc. Ja to jak zwykle okazałem się być totalnym ignorantem. Nie mam zielonego pojęcia o Nepalu, o Katmandu. Nie wiem, o co chodzi w tym mieście. Czemu tu jest tak, jak jest i czy jest dobrze, czy jest źle. Po prostu idę. Powinienem się bardziej doedukowywać do tych filmów. I wszystko jest pisane w języku spaghetti. Patrzcie, Royal Enfield Workshop. To jest oficjalny dealer Royal Enfielda na Nepal. Dobrze, że przez internet nie czuć zapachów. Jakbyście poczuli to, co ja teraz czuję, to byście spawiowali chyba. Masakra. Jakbym ssał landrynkę zrobioną z ropy naftowej. Znaleźliśmy w końcu jakąś knajpę. Nie, to jest po angielsku. Od razu widać, że jesteśmy... Ale jest mega tanio. Można coś zjeść za 5 zł. To byleby dobrze. Ale czy można zapłacić? Jak coś, to ja wlewam pieniądze. My też mamy, bo widzieliśmy tyle pieniędzy, że możemy sobie te motory chyba kupić nawet. Wjechało pierwsze danie, które kosztuje właśnie chyba około 7 zł. Co ciekawe, zamawiałem pizzę. Ale najwyraźniej tutaj ten mój język jest słabo zrozumiały. No, są pierożki, przyjechały i te pierożki wyglądają naprawdę dobrze. Ciekawe, jak będą smakować. 15 zł, no ale... Pierożki przepyszne, zupka, jeszcze nie wiem, bo mnie pali cały czas, a makaron całkiem niezły. Za kilka złotych, kilkanaście złotych, tak można żyć. Nie ma co narzekać. I wjechała moja pizza barbecue jeszcze na deserek. Srogi przeciwnik, sera tutaj pół kilo, ale będę walczył. Dostaliśmy rachunek, wyszło 3000, to ile to było? 90 zł. 90 zł na 4 osoby, a zamówiliśmy naprawdę dużo jedzenia, zobaczcie. Więc jest super i dlatego to jest pierwsza restauracja, w której widzę, że jak zamówiliśmy żarcie, to kelner nie dopisał, tylko odpisał, bo to jest discount. Nieprawdopodobna sprawa, pierwszy raz widzę coś takiego w życiu. Zawsze dopierdzielałem jakieś koperto czy jakieś inne rzeczy, a tutaj elegancko. Nie jest tylko przyjeżdżać do Nepalu, tylko weźcie maski tlenowe. No tak, jedliśmy. Zeszło trochę nam, można kupić plecak do szkoły. A tutaj jest rusztowanie z bambusów, to jest bezpieczeństwo i higiena pracy, można się nadziać. No dobre jedzenie, tylko strasznie długo żeśmy czekali. Nawet oceniłem tą restaurację na Google'ach, bo w porównaniu do tego, co ja tutaj widziałem i co też żeście widzieli, to naprawdę tutaj jest jak Hilton. Zobacz, jest podróba, jest KKFC. Dobrze, że nie KKKFC. To jest koza czy pies? Nie, to pies, ale tam koza. Biedna, pewnie ją zjedzą. Faktycznie jest koza. Podróba jak 7-Eleven, takie logo. Może coś zobaczymy, tutaj jakieś lokalne, ciekawe rzeczy są. 7-Eleven. Wersja nepalska. No chyba chałwy albo baklawy. Jakieś takie... Można sobie kupić ryż w małych woreczkach, 30 kg. To są te Red Bulle, to ja chyba... Chyba wezmę moją bratu, bo ja wiem, że on lubi takie rzeczy. No tutaj coś się modlą chyba.
Nepal Airlines.